kwietniowa pogoda bywa kapryśna, no i niestety nadal tak pozostanie, czyli w najbliższych dniach niewielkie ilości słońca, sporo chmur i przelotne opady i deszczu i śniegu. Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Dziś za oknami gościło bardzo dużo chmur, niewielkie ilości słońca i przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskazywały 5 stopni w Częstochowie, 4 w Katowicach, 3 w Bielsku-Białej. Niestety najbliższa noc, podobnie jak dzień, powita nas z bardzo dużą ilością chmur. Pojawią się również opady deszczu i porywisty wiatr. Na termometrach minus 1 w Kłobucku, 0 w Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum w Raciborzu 0 stopni, minus 1 w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu w Cieszynie minus 1 i podobnie w Bielsku-Białej minus 1, w Żywcu minus 2. Jutro na północy województwa przez cały dzień bardzo dużo chmur, niewielkie ilości słońca i przelotne opady. Na termometrach 7 stopni w Kłobucku i Częstochowie, 8 w Myszkowie i w Zawierciu. W centrum bardzo podobnie, dużo chmur, niewielkie ilości słońca i też niestety deszczowo. 8 stopni w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Rybniku i Raciborzu, 7 w Gliwicach i Tarnowskich Górach. Na południu regionu 6 stopni w Żywcu, Bielsku-Białej i Cieszynie. I tutaj również i słońce, i chmury, i przelotne opady deszczu, czyli bardzo kapryśnie. Jutro biometr niestety nadal będzie niekorzystny, ciśnienie będzie wzrastać i w południe wyniesie 979 hektopaskali. Spójrzmy na nasze mapy, co przyniosą nam kolejne dni. W poniedziałek 8 stopni na termometrach, słońce, ale też sporo chmur i opady i deszczu, i śniegu. We wtorek podobny scenariusz pogodowy, chociaż odrobinę cieplej, bo 10 stopni i już bez śniegu, tylko z deszczem. Sprawdźmy teraz, jakiej jakości powietrzem będziemy oddychać. Czas na ekoprognozę. Spójrzmy na nasze mapy. Obszar północny i okolice Częstochowy to bardzo dobra jakość powietrza. W centrum jakość powietrza dobra i podobnie będzie na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim i w Dolinach Beskidzkich. Tutaj również jakość powietrza dobra, chociaż jakość powietrza będzie dobra, niestety aura nie będzie zachęcać do tego, by wyjść na zewnątrz, wręcz przeciwnie. Na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.